Z Ewangelii według świętego Marka. Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko. Ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Dzieci są szczególnie uprzywilejowane w oczach Pana Jezusa. Kiedy apostołowie, smutni, poważni, zabraniali rodzicom przynosić dzieci do Pana Jezusa, żeby je błogosławił, to Pan Jezus się oburzył na nich, powiedział. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Nie przeszkadzajcie im. Ileż to zwycięstw demonicznych jest wtedy, kiedy z duch wykorzystuje różne błędy, grzechy ludzi w Kościele po to, żeby obrzydzić Pana Jezusa, aby oddalić dzieci od Pana Jezusa. A właśnie ich postawa dziecięctwa, postawa szczerości, takiej autentyczności, jest tak bardzo potrzebna, żeby przyjmować Królestwo Boże. Kto nie przyjmie Królestwa Bożego, nie dziecinnie, ale jako ten, który oddaje się w ręce Boga. Jak te małe dzieci, które wyciągają ręce i mówią weź mnie na ręce. To jest taka misja świętej Tereski o Dzieciątka Jezus. Małe dzieci właśnie w ten sposób modlą się wyciągając ręce do góry i wołają weźmie na ręce. Mówią to do Boga Ojca. A modlą się za kogo? Za księży. Jakże bardzo potrzeba modlić się nam dzisiaj za księży, ponieważ atak idzie właśnie taki, żeby oddzielić, oddzielić duchownych, nazwać ich na przykład pedofilami, oddzielić od dzieci, żeby były jak najdalej te osoby duchowne i to, co się wydarzyło na zachodzie, to potem skutkuje różnego rodzaju w ogóle oddzielaniu się od Boga, od Jego nauczania. Wczoraj ta nieszczęsna forma zapytania społeczeństwa, czy chce zabijać dzieci, czy nie. To referendum, dwie trzecie Irlandczyków zagłosowało za zabijaniem. Pozwólcie dzieciom, przychodzić do mnie, a dwie trzecie. Głosujących w referendum uznała, że nie. Nawet nie pozwalają przychodzić na świat nie tylko do Chrystusa. Sami do Chrystusa nie przychodzą przez to. Nie wiem, czy są świadomi tego, jak bardzo ich głos jest głosem odrzucenia Chrystusa. Dzisiaj mamy wspomnienie świętego Filipa Nereusza, człowieka pełnego humoru, człowieka, który. Chodził po ulicach i bawił się z dziećmi. Nawet gdzieś tam w katakumbach bezdomne dzieci znajdował, opiekował się nimi, zakładał oratoria. Tamte czasy nie dlatego nie było oskarżane o jakąś pedofilię, ale już było oskarżane o jakieś nowinki. Nikt tym się nie zajmował. Filip Nereusz w ogóle był człowiekiem bardzo radosnym, jak takie dziecko. W nim było właśnie dziecięctwo Boże. Co myślał, to mówił, żartował, mówił, że diabeł nie ma poczucia humoru, nie umie się śmiać, nie umie się cieszyć. Tam, gdzie jest dużo radości, tam ucieka. W pewnym sensie stosował egzorcyzm przez radość, taką bożą radość. Potrafił podejść do kogoś i tam go szturchnąć, Mówię, Nie, nie ciebie uderzyłem, tylko tego diabła, który jest w tobie, żeby wyszedł. Potrafił codziennie chodzić do domu publicznego, ale po to, żeby pytać dyrektora, kiedy się nawrócisz? A on mówi nie dzisiaj. I tak codziennie, tak dobra, pa, pa, kapowa. I pewnego dnia ten dyrektor mówi: No dobrze, poproszę dzisiaj o spowiedź. I wyspowiadał się, zamknął ten dom publiczny i zaczął nowe życie. Kiedyś święty Filip Nereusz postanowił, że będzie się modlił codziennie takim Taką prośbą do Chrystusa. Panie Jezu, pilnuj Filipa. Pilnuj, bo możecie Cię zdradzić. Pilnuj Filipa. Kiedy już założył bractwo, najpierw było takie bractwo Świętej Trójcy. Jutro będziemy mieli uroczystość Świętej Trójcy. Do opieki nad pielgrzymami, też nad chorymi. Potem z tego stworzyło się oratorium. Zajmował się e, Kolekcjami, ale też takim, właśnie, konferencjami, słuchaniem różnych tłumaczeń Pisma Świętego, no i potem były dyskusje, rozmowy, jakby takie grupy dzielenia. Pamiętaj, że to był XVI wiek i straszne wojny między protestantami a katolikami, i wtedy Filip Nereusz zaproponował, właśnie, żeby rozważać Słowo Boże. Spotykał się ze świętym Ignaciem Loyolą, również on zaproponował, właśnie ćwiczenia duchowne. Spotykał się z Karolem Boromeuszem, który pierwszy założył w Mediolanie seminarium duchowne. Spotykał się z Filipem... Przepraszam, Filip już spotykał się z Kamilem Delelis, który założył szpital. Do szpitala można było się zapisać. Najpierw trzeba było się wyspowiadać. Bez spowiedzi nie można było iść do, do szpitala u Kamila Delelis. Dzisiaj mamy kamilianów. Natomiast... Filip Nereusz zostawił po sobie, właśnie księży z ojców Filipinów albo oratorianów. Filip Nereusz potrafił w różnych sytuacjach nie brać siebie poważnie, przez co jeden z papieży popatrzył na niego jako na dziwaka i zakazał mu i spowiadania, i odprawiania przy święty. Po prostu był suspendowany, aż przyszedł nowy papież, i następni papieże. Nawet prosili go, żeby ich spowiadał, był takim kierownikiem duchowym. Ale to doświadczenie suspensy było dla niego bardzo trudne, a jednak potrafił przez to przejść jak przez oczyszczenia. Pan Bóg czasem dopuszcza, tak jak na przykład święty wiem, ojciec Pio, czy ksiądz, nie, nie, ostatnio tak bardzo popularny ksiądz Dolindo, Ruotolo, przez 20 lat był suspendowany. To wszystko zamienia Pan Bóg na szczególne błogosławieństwo, żeby stać się jeszcze bardziej wewnętrznie oczyszczonym przez te trudności i doświadczenia. Dzisiaj Pan Jezus mówi, pozwólcie dzieciom przychodzić. Zobacz, bracie i siostro, czy w tobie jest dziecko. Czy to twoje dziecko czasem nie jest zatrzymywane przez twoje zachowania, twoje jakieś takie poważne traktowanie wszystkiego. Czy nie oburzasz się na wszystko, czy nie krytykujesz, czy brakuje w tobie właśnie tej otwartości, tego dzieciństwa? Święta Tresko, Dzieciątka Jezus mówiła o małej drodze dzieciństwa, takiego zawierzenia, zaufania, kochania, po prostu kochania. Dzisiaj też jest Dzień Matki. Każdy z nas w jakiś sposób w tę sobotę może powiedzieć, że jest też synem czy córką. Matki, która jest w niebie. Ta moja mama rodzona jest w niebie, ale też mam mamę od Chrystusa, Maryję. To jest też jej dzień. W tym dniu tak bardzo szczególnym też przyjęli święcenia nasi bracia diakoni. Zostali nowo wyświęconymi neoprezbiterami. Pamiętajmy w modlitwie za nich o taką dziecięcą postawę, Kapłańską i też módmy się o to, żebyśmy się nie dali zwariować. Ostatnio słyszałem, że ksiądz, który spowiadał, a był taki chłopiec z ADHD, no, nie, no bał się podejść do konfesjonalu, podchodził, skakał, uciekał. Więc ten ksiądz, żeby go oswoić, wziął go, posadził na kolana w konfesjonale i pokazywał, że tu nic strasznego nie ma, ale Pewien organista nagrał na telefon komórkowy i za ten czyn zabroniony. Ten ksiądz teraz ma 3 lata więzienia. Trochę zwariowaliśmy, prawda? Rzeczywiście są przestępstwa, gdzie powinno się karać, a nie ma żadnej reakcji. A są też takie sytuacje, które kiedyś wydawały się bardzo normalne. Filip Nereusz brał dzieci na kolana, tłumaczył. Pan Jezus brał w opięcia, tłumaczył, błogosławił, przede wszystkim okazywał miłość, ciepło. A teraz nam księżom zabrania, zabrania się właśnie okazywać dzieciom takie właśnie ciepło. Dlatego jesteśmy trochę jakby pozbawieni tej normalności. Niech święty Filip Nereusz uczy nas tej normalności, chociaż czasem wyglądał jak dziwak. Jak działy się cuda przez jego wstawiennictwo już za życia, to golił się tak do połowy, chodził z butelką wina w kieszeni w sutannie, jakąś tam rywalną książkę trzymał w kieszeni drugiej, po to, żeby uchodzić za z, no, takiego niezbyt świętego kapłana, ale świętym był wewnętrznie. Niech święty Filip Nereusz też modli się za nas, aby Pan Jezus nas upilnował żebyśmy Mu nie uciekli, jak te niesforne dzieci. Na tę drogę do nieba, jak On wołał, preferisco paradiso, wybieram, preferuję niebo, raj, przyjmijmy Boże błogosławieństwo i żeby rzeczywiście, tak jak w tym modcie życiowym Filipa Nereusza, nic ponad miłość Chrystusa, żeby to było też nasze motto, takiego dziecięstwa Bożego. Na drodze do nieba. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.